O! Udało się. Witajcie moi drodzy, to kolejny odcinek vloga degustacyjnego, który tym razem poświęcony jest whisky, której prawdopodobnie jeszcze nie znacie. Wszystko dlatego, że stwierdziłem, że wchodzę wabank. Pewna whisky przykuła moją uwagę i pomyślałem sobie, że nagram o niej już teraz po to, aby być może w przyszłości skapitalizować i powiedzieć komuś: stary, brzmiąc dziarsko, kiedy ja to piłem, to nawet nie było jeszcze modne. Copper Dog, bo właśnie o tej whisky mowa, to reprezentant kategorii Blended Malt. Blended Malt w swojej naturze różni się od innych whisky. Single Malt, hołubiona przez wielu średnio i bardziej zaawansowanych miłośników świata whisky, to kategoria, która składa się z wielu osobnych graczy, z których każdy pochodzi z oddzielnej destylarii. Z kolei Blended Whisky, tutaj uwaga, nie należy pomylić bardzo podobnie brzmiących nazw. Blended Whisky i Blended Malt Whisky to dwie zupełnie odmienne kategorie whisky. To wracam, Blended Whisky to whisky, która jest tą whisky mainstreamową, wolumenową, skierowaną do odbiorcy nieco mniej wyedukowanego, który po prostu chciałby zapoznać się z jakąś whisky. To whisky, która składa się z pewnej frakcji whisky słodowej, z pewnej frakcji single maltów oraz z większej frakcji whisky zbożowej, tańszej, produkowanej tańszymi metodami whisky zbożowej, grain whisky, dzięki czemu powstaje whisky, która nie jest droga w produkcji i może być sprzedawana masowo. Z kolei blended malt to nic innego niż whisky, która składa się również z single maltów z wielu destylarni, z tym, że te połączone są w jeden kupaż, w jedną whisky, która to prezentuje nowy smak będący pochodną swoich składowych. I taki właśnie, moi drodzy, jest Copper Dog. Copper Dog to whisky, która pochodzi w całości z single maltów z regionu Speyside i jej twórcą jest Pierce Adam. Pierce Adam to jest brytyjski, angielski, a konkretnie londyński przedsiębiorca, który to w Londynie jest takim, powiedziałbym, gwiazdorem sceny barowo-gastronomicznej. Posiada lokale, restauracje i bary, do których ochoczo uczęszczają celebryci, a nawet członkowie rodziny królewskiej. Pierce Adam zasłynął tym, że w roku 2000 był świadkiem na ślubie swojego przyjaciela, Guya Ritchie, który wtedy żenił się z Madonną, a obaj panowie mają także wspólną restaurację. Jak zatem widzicie, gentleman ten wie, co w trawie piszczy i doskonale zna się na sprawach związanych właśnie z gastronomią i sprzedażą zarówno jedzenia, jak i alkoholu. Pierce Adam pewnego dnia wraz z swoim tatą podróżował po Szkocji i mówiąc szczerze, wcale mu się nie dziwię, że wybrał właśnie taką lokalizację. Jak wiecie, ja sam niedawno w Szkocji byłem, była to przygoda wspaniała i już teraz zapowiadam, ja wiem, że długo zapowiadam, ale będzie u mnie na kanale sezon szkocki Tuzin, 12 odcinków bardzo interesujących, odwiedziny w destylarniach i nie tylko. Spotkamy się we wspaniałej restauracji z seafoodem i zobaczymy, jak cudowne i zapierające dech w piersiach mogą być widoki szkockiego krajobrazu. Wróćmy jednak do Pierce'a Adama, który podróżował po Szkocji wraz z swoim tatą i zatrzymawszy się w regionie Speyside, zatrzymał się w cudownym, sławnym, legendarnym hotelu Craigallachie. No i cóż, moi drodzy, można powiedzieć, że gość ma format, bo hotel ten tak przypadł mu do gustu, że stwierdził: kupię go. Być może nie przyszło mu to z aż taką łatwością, ponieważ aby to mogło się dokonać, musiał wykorzystać jako zabezpieczenie do kredytu swoje londyńskie mieszkanie, które patrząc na ten hotel pewnie było całkiem niezłe. Jednak Pierce Adam w 2013 roku wszedł w posiadanie tego niezwykłego hotelu i natychmiast stwierdził: tu musi być bar i powstał bar o nazwie Copper Dog, z którego to baru bezpośrednio z samego serca regionu Speyside wywodzi się ta oto whisky, czyli Copper Dog. I koncept na ten właśnie pomysł biznesowy jest niezwykle interesujący, ponieważ właśnie Pierce Adam jako founder bardzo wsparł się współpracą z koncernem Diageo. I dlatego właśnie zwróciłem uwagę na tego Copper Doga, ponieważ antycypuje w pewien sposób, że być może będzie to whisky na świecie bardzo popularna. Nie ma się co oszukiwać. Diageo jest największym producentem
alkoholu na świecie, największym producentem whisky z niemal 30 destylarniami whisky szkockiej, z których 18 znajduje się w samym Speyside, więc z pewnością, jeśli Diageo mocno wesprze ten projekt, to projekt ten poleci daleko i choć chyba jeszcze nawet nie ma Koperdoga w Polsce, przynajmniej nie w żadnych dużych oficjalnych kanałach, to być może gdyby tylko była taka koncepcja, to Koperdog mógłby się tutaj pojawić z łatwością, tak jak i w wielu, wielu innych krajach. Więc pomyślałem sobie, jeśli Piers Adam jest gościem z wizją, który ma w sobie tę charyzmę, aby taką markę rozbujać, to wsparcie dużego koncernu być może sprawi, że będzie to marka ciekawa i być może wtedy jako pierwsi znajdziecie ją właśnie u mnie i to jest takim trochę moim celem. Zobaczymy, czy to się sprawdzi, zobaczymy, jak to się ułoży w przyszłości. No i cóż, moi drodzy, Koperdog to whisky, która wywodzi się z samego serca Speyside. Diageo udostępniło destylaty z 8 destylarni ze Speyside, z 18, które posiada. Destylarnie te nie są podawane. Niemniej wiadomo, że w skład z pewnością wchodzi Molz destylarni Nokandu, z pewnością wchodzi Molz destylarni Inchgower i z pewnością wchodzi Molz z destylarni Rose Isle. W tej sytuacji mamy 3 molty, no ja tak zastanawiałem się, czym bym ja tutaj się mógł dzisiaj skalibrować. Wtedy przypomniało mi się, że gdzieś w moich szafach znajduje się Nokandu z rocznika 2000 w wersji 12-letniej. Pomyślałem sobie, dobra, skoro Nokandu jest w sercu Koperdoga, to pomimo, że jeszcze nie omawiałem tej whisky na moim kanale, będzie to doskonała okazja do tego, aby tego molcika sobie odrobinkę polać właśnie do kalibracji. Nie będę dzisiaj o niej mówił, bo mam oczywiście chęć nagrać osobny odcinek na temat tej whisky. Mam taką chęć zresztą w odniesieniu do każdej destylarni. Nie mówię, że ja tutaj destylarnię kompletuję, ale jak wiecie, ostatnimi czasy nagrywałem troszeczkę także o destylarniach mniej popularnych. Wszystko dlatego, aby bardziej zaangażowani miłośnicy mojego kanału nie musieli być skazani non-stop na te bardziej popularne etykiety, ale mogli także rozwijać swoją wiedzę i swoje umiejętności sensoryczne o rozmaite destylaty z rozmaitych destylarni. Dlatego jesteśmy też tutaj z Koperdogiem i dlatego właśnie kalibruję się Nokandu. Tak jak powiedziałem, powstrzymam się jeszcze przed jej recenzowaniem, bo z pewnością będzie osobny odcinek o Nokandu. Jeśli odcinek taki Was interesuje, koniecznie piszcie w komentarzach. Chcemy Nokandu! Region Speyside charakteryzuje się tym, że destylaty, które w nim powstają, to destylaty łagodne, floralne, owocowe, deserowe, przyjemne do wypicia, więc można antycypować, tego jeszcze nie wiem, że Koperdog również będzie miał taki charakter, bo podobno whisky ta właśnie ducha tego regionu Speyside ma w sobie zawierać. Moi drodzy, kiedy mowa o blended maltach, trzeba zauważyć, że dla producenta jest to sprawa troszeczkę łatwiejsza niż single malt, kiedy mówimy o zarządzaniu stokiem, czyli zarządzaniu leżakującymi beczkami. Otóż, produkując single malta, trzeba poruszać się wyłącznie po beczkach wypełnionych destylatem z jednej destylarni. W przypadku blended malta to portfolio beczek nagle robi się znacznie szersze, więc być może i tylko być może można zaproponować światu nieco wyższy stosunek jakości do ceny, omijając te ograniczenia wywodzące się właśnie z pewnego rodzaju zdefiniowanej wcześniej liczby beczek. No i cóż, Koperdog taki właśnie jest w zamyśle. Dzieje się tutaj dużo. Butelka wygląda całkiem ciekawie. Widzę, że to jest taka whisky, która celuje trochę w atmosferę kraftową, być może trochę w taką atmosferę bardziej nowoczesną. W logo jest pies, także taka nowa, ciekawa koncepcja. Jest tutaj piękny spaniel. Ja pieski lubię, więc mi się podoba. No i cóż, i mamy tutaj także informację o tym, co za whisky jest w środku. Dowiadujemy się zatem, że jest to blend o nazwie Koperdog, że blend ten został poddany mariażowi w regionie Speyside, że zabutelkowany został w mocy 40%, że mistrz kupażu nazywa się Stuart Morrison. Mamy do czynienia z serią numer 16 na 0673. Być może, gdyby ktoś degustował ze mną, będzie to interesujące dla Was, a objętość tej butelki to 700 ml. Także tak to wygląda. Dowiaduję się także, że moja butelka, co zresztą nie jest dla mnie nowością, pochodzi z Wielkiej Brytanii i widzę tutaj także skrzyżowaną flagę Szkocji i Wielkiej Brytanii. No dobra, moi drodzy, to co? Ta nazwa Koperdog, miedziany pies, tłumacząc dosłownie, na pewno jest w jakiś sposób intrygująca. Powiem Wam szybko, co to jest, bo to jest całkiem dobra historia. Otóż Koperdog, moi drodzy, to nic innego niż, uwaga, narzędzie zbrodni, a jeśli nie zbrodni, to przynajmniej kradzieży, ponieważ Koperdog to kawałek miedzianej rurki, która od dołu zaspawana jest monetą jednopensową, od góry zamknięta
korkiem. Koperdoga niepostrzeżenie zanurzało się w beczce tylko po to, aby później zanurzyć go w nogawce swoich spodni, wynosząc potajemnie na przerwę lub po pracy odrobinę destylatu, którym później można by się uraczyć. Moi drodzy, przywołam teraz ilustrację mojego ulubionego rysownika złotego okresu klasycznej męskiej elegancji, Lorenza Fellowsa, który pokaże wam na którymś ze swoich cudownych rysunków, jaki kiedyś był standard szerokości nogawki. Dzisiaj garniturowiec, który preferuje nogawki węższe, wiem o tym doskonale szyjąc garnitury, nie miałby łatwo używając koperdogów w pracy. Jednak kiedyś nogawki były dalece szersze. Ja lubię takie nogawki nosić, lubię wysoki stan, spodnie na szelki, szerokie nogawki, tak jak kiedyś, choć za każdym razem, kiedy wrzucam je na Facebooka, natychmiast moje życie korygowane jest komentarzami hejterów i facebooniowych ekspertów od wszystkiego. A być może mi chodzi o to, żeby zawsze nosić przy sobie dużo koperdogów? Tego nie wiecie, moi drodzy. Może tak jest, może tak nie jest. Trochę sobie oczywiście żartuję, ale kiedyś tak właśnie było, że koperdoga można było wykorzystać do tego, aby ukraść trochę whisky z pracy. Faktycznie tak się działo. Są liczne zachowane koperdogi i myślę, że to jest całkiem dobra nazwa do tego, żeby nazywać bar czy whisky, jak dzieje się właśnie w tym przypadku. Także jak widzicie, moi drodzy, dość nowoczesna koncepcja na whisky. No i tutaj zobaczymy, co będzie. Na pewno Pierce Adam jest mocnym gościem, który wie, jak propagować markę i na pewno ma za sobą bardzo mocnego partnera, który może pomagać mu zarówno w dostawach alkoholu, jak i w dystrybucji. Tutaj są już takie zapowiedzi, dość powiedziałbym mocne, od managementu marki, w których no, słyszymy, że tutaj sama Szkocja, czy samo duty free, czyli ten rynek lotniskowy nie wystarczą i podobno marka ta chciałaby prowadzić ekspansję także na inne rynki. Zobaczymy na jakie. Natomiast ciekaw jestem sam, co będzie w środku. Z tego co wiem, to jest pierwszy batch albo jeden z pierwszych batchy, bo ta marka niedawno się pojawiła w ogóle na rynku. W tej chwili jest w Wielkiej Brytanii na lotniskach. No i sam jestem bardzo ciekaw. Widziałem też jakieś butelki w sklepach w Niemczech. Jestem bardzo ciekaw, czy ten pierwszy batch będzie miał taki charakter popisowy, czy za chwilę mnie zwali z nóg, czy będzie to whisky oszałamiające w tej pierwszej odsłonie, jeśli w ogóle uda mi się otworzyć, moi drodzy. Widzę tutaj piękny korek, na nim oczywiście widnieje Copper Dog. Jak schowam te plasticzki, bo jak nie lubię. No i dobra, moi drodzy, Copper Dog odkorkowany. Uwaga, otwieram. Tu odsłonię go trochę. Nowa butelka, musi mieć dobry dźwięk, trochę poruszam korkiem, nie chciałbym go wyrwać i... O! Udało się. No dobrze. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Takie pierwsze nuty z korka, bardzo deserowe, waniliowe, słodkie. Zobaczymy, czy ten profil będzie taki. Ciekaw jestem, czy on będzie bardziej owocowy, czy bardziej słodki. No kandu od razu zabiorę, bo cały czas wspominam ten odcinek o Armaniaka, w którym pomerdały mi się kieliszki. Nie chciałbym, żeby to kiedykolwiek się powtórzyło. Tu położę koperdoga, postawię nawet. I teraz zobaczymy, moi drodzy. Jestem bardzo ciekaw, jak ten koperdog smakuje. Kolor jest taki złoto-miedziany. Może jasno-miedziany, można by powiedzieć. No i cóż, teraz zobaczmy, co to będzie. Jest słodycz, jest wanilia. Jest bardzo dużo takich aromatów deserowych. Trochę roślinności, kremy, bite śmietany, może odrobinka jakichś takich owoców typu brzoskwinia. Pod spodem jeszcze takie przyjemne ciasto drożdżowe, trochę czekolady. Aromat jest prosty, aromat jest przyjemny, ten aromat wyewoluował lekko. Ta czekolada pojawiła się po chwili, co jest bardzo mile widziane tutaj. Jakby nie było, mamy do czynienia w końcu z whisky w miarę budżetową, także... Dlatego może nie wspomniałem, że to jest kolejna zaleta blended malta, że on zawsze jest trochę tańszy niż podobny malt, single malt. No dobra, zobaczmy, co w trawie piszczy już tak ostatecznie. Jest słodko, jest trochę pieprznie. Później jest czekoladowo. Whisky trwa na języku, ładnie na nim leży. Smak wypełnia mi usta na dłuższą chwilę, co jest przyjemnością.
Finisz powoli gaśnie, co też jest całkiem przyjemną sprawą. No, jestem tutaj pozytywnie nastawiony do tego molcika. Chciałem powiedzieć blendzika i molcika naraz. I akurat w tym jednym przypadku oba te sformułowania byłyby jak najbardziej prawidłowe. No dobra, moi drodzy, ale teraz przyszło mi na myśl, że ja muszę wam powiedzieć coś jeszcze, ponieważ Copper Dog to whisky, która oficjalnie jest komunikowana jako whisky, która zawiera w sobie ducha Speyside. I jak właśnie sam sprawdziłem, z łatwością można napić jej się w taki sam sposób jak Single Malta, czyli z kieliszka tulipanowego, ale po raz kolejny i tutaj znowu puszczam oczko do wszystkich tych, którzy mówią, że nie wolno mieszać. Whisky ta oficjalnie jest komunikowana jako malt, który może służyć koktajlom i proponowany jest tutaj nie tylko na przykład Old Fashioned, ale proponowana jest także Copper Dog and Cola. Tutaj nie trzeba podawać przepisu whisky Luti Cola i jest to oficjalny koktajl, który jest tutaj propagowany. Mało tego, producent sugeruje także możliwość podawania Copper Doga z piwem. Także jeśli tylko mielibyście na to ochotę, również można sobie spróbować. Tutaj proponowany jest Hop House Lager, czyli piwo, które jest taką lagerową wersją Guinnessa. Można oczywiście spróbować. Sam jestem trochę ciekaw i pewnie w przyszłości to zrobię, ale jak widzicie, progresywność marki jest spora. Od klasycznych koktajli, przez te koktajle najprostsze, po prostu whisky mixer, do koktajli z piwem, czyli taki nurt bardziej progresywny. Zatem tak sprawa wygląda. No i cóż, moi drodzy, to chyba wszystko, co byłoby do powiedzenia. Ciekaw jestem, co myślicie o Copper Dogu. Oczywiście jest to sprawa niszowa, nie można porównywać jeszcze popularności tej marki do najbardziej mainstreamowych marek, ale kto wie, być może w przyszłości marka ta zbuduje się, a jeśli tak będzie, to mam nadzieję, że znajdziecie wtedy mój kanał i być może powiecie sobie, wow, ten gość nagrał już tak dawno temu, a ja dopiero dzisiaj go odkrywam, więc być może warto jest go subskrybować, a gdybyście jeszcze tego nie robili i wpadli właśnie na taki pomysł, pamiętajcie, że pod wideo jest przycisk subskrybuj obok dzwoneczek, który trzeba nacisnąć po to, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Moi drodzy, no dobra. O tych wszystkich sprawach na konferencjach, to się nazywa na końcu konferencji housekeeping, kiedy mówi się o tych wszystkich detalach. Ja jednak tutaj wezmę jeszcze łyczka. No i co? Wypadałoby tutaj zapisać jakąś punktację dla Copper Doga. Zobaczymy, co się dzieje. Jak wiecie, niedawno zmieniłem kolor atramentu na zielony. Wspominałem o tym w którymś z poprzednich odcinków. Muszę powiedzieć szczerze, że jeszcze się nie przyzwyczaiłem. Ten zielony jest dla mnie trochę za jasno zielony. I skoro już dzisiaj przy blendach jesteśmy, to muszę wam powiedzieć zupełnie, mówię to, jest to absolutnie prawda. W ogóle tego nie wymyśliłem, nie wydumałem. Otóż mówiłem o tym dzisiaj rano mojej żonie, która, mówiąc szczerze, pomysł ten nie spotkał się zbyt dużą aprobatą, ponieważ pomyślała, że może nie do końca jestem takim poukładanym gościem i może mam pstro w głowie, ale przyszedł mi do głowy pomysł kuparzowania właśnie atramentów, ponieważ ten zielony jest dla mnie za jasno zielony, a ten niebieski był dla mnie taki, ten on się nazywa Royal Blue, był taki dla mnie zbyt trochę nudny, więc bardzo mnie interesuje, co by było, gdybym na przykład do dwóch części niebieskiego dodał jedną część zielonego. Ola jest na backstage'u, więc próbuję to jeszcze przekonać. Może to był nasz kolor rodzinny? No nie wiem, no zobaczymy, no spróbujemy. No raz, no nic się nie stanie. No zobaczymy, jak to będzie. Dobra, moi drodzy. Wpisuję Copper Doga. Copper Dog jest nasem. Nie podaje deklaracji wieku. Nie wspomniałem jeszcze, czy nie mówiłem tu o wieku, ale nie wspomniałem o tym w taki sposób jednoznaczny, więc mówię to. Zapiszę sobie także numer batcha. Jest to batch numer 16/0673. Dopiszę sobie jeszcze, że to jest rok 2019. No dobra, moi drodzy, zobaczmy jeszcze raz, co w Copper Dogu piszczy. Aromat przyjemny, lekki, prosty. Dwie siekierki, moi drodzy. 7-7. To jest punktacja, którą Copper Dogowi mogę przyznać. Whisky ta jest przyjazna dla użytkownika. Whisky ta jest wysoce pijalna.
Whisky ta jest niezłożona, jest bardzo przyjemna, ma profil dobry dla początkujących, bo ma w sobie ten taki, ja na to mówię, smakowy populizm, czyli dużo słodyczy. Dlaczego mówię na to populizm? Bo słodycz każdy lubi, nic dziwnego, więc łatwo z whisky tej zrobić przyjemny, deserowy napitek, który może podobać się wielu podniebieniom, szczególnie tym, które chcą zacząć przygodę z maltami. Malty są inne w naturze niż blendy, niż whisky typu blended. Tutaj teraz trzeba uważać, przy blended malcie i whisky blended są inne w naturze, są bardziej intensywne, dostarczają dużo większej liczby wrażeń, także to też myślę, że może być dla Was rzecz ciekawa. Copper Dog dostaje ode mnie 77 na 100. Jestem bardzo ciekaw, jak Copper Dog będzie smakował w koktajlach i na pewno to wypróbuję przy najbliższej okazji, a u mnie taka okazja się akurat zbliża. Kto śledzi mnie w mediach społecznościowych, doskonale o tym wie. Także skoro już przy tym jesteśmy, to gdybyście tylko mieli ochotę, znajdźcie mnie na Facebooku, gdzie polajkujecie mój fanpage, znajdźcie mnie na Insta, gdzie możecie zobaczyć kuluary mojego życia zawodowego związanego z klasyczną męską elegancją oraz ze spirytualiami. Koniecznie wpadajcie na Face'a, gdzie znajdziecie grupę Klika Dzika, w której to grupie moja społeczność w osobach dzików i sarenek grupuje się, aby codziennie dyskutować na temat stylu życia współczesnego faceta. Moi drodzy, tyle w temacie. To był Copper Dog dla Was. Mam nadzieję, że odcinek ten był interesujący i że wrócicie po więcej. Tymczasem żegnam się z Wami klasycznym millerowym pożegnaniem WDDZ, czyli wielkie dzięki i do zobaczenia!